Maciek, nie ma bata. Tym razem to na pewno się zesra. No nie, no znowu. No witam, witam. Tutaj Kanta, kolejny odcinek z Hellblade: Senua's Sacrifice. I co, ostatnio żeśmy pokonali gościa od iluzji, został nam jeszcze ten drugi, od... Tu chyba już nic nie mamy. O, jednak jesteś tutaj. Nie, to już było, dobra. Nieistotne. No trudno, sorry. No więc został nam ten drugi brat, od ognia, nie mam pojęcia jak on się nazywa. I to wszystko jest jeszcze zanim wejdziemy do właściwego Helheimu. Niby jesteśmy w Helu, ale nie do końca, nie wiem. Dobra, nie ma problemu. Może z tym już nie będzie tak trudno, jak przy tym gościu z iluzjami. Czekajcie, bo tutaj jest mostek. To wygląda jakby dało się dołem przejść też gdzieś. A, czy jakiegoś tam poważonego biedaka spotkała, ale chciała mu współczuć, ale był gościem z północy, więc powiedziała, że a pierdol się. Czekajcie, bo tutaj to wygląda tak jakby dało się przejść. No i pytanie, że tu nie będzie jakiegoś... No właśnie, tu rzeczka, tu będzie jakaś opowieść kolejna, o właśnie. Czy to... Jezus Maria, to jest beczka, owszem, taka drewniana. Przez chwilę myślałem, że to jest taka stalowa beczka i myślałem, what the fuck, co tu się miesza? The Northmen tell this story. O, pominąłem dwa. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant. O, nie powinienem aż tak daleko odchodzić. Is one of the nine worlds and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. To jest śmieszne, czyli jest jakby świat podzielony na te krainy, czy światy, te dziewięć, nie, tych królestw, które wszystkie się nazywają Heim z końcówką, ale był jeszcze jakiś inny, starszy świat, ten Muspel i tam widzę jakąś twarz w ogóle. Buzie widzę w tym deszczu. Coś możemy tu zrobić? Skupić się na niej? Nie jestem pewien. Coś można zrobić, ale w tym miejscu jak stoję to drży pad. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten kamień drży, czy co? Ona patrzy na tą buzię. A jednak! Coś tu zobaczyłem. Jest matka nasza. Some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Chyba tyle. Okej, fajnie. Jak zobaczymy buzię, to możemy porozmawiać z mamusią. No dobra, fajnie. Słuchaj, Senua, ciśniemy dalej. Dużo czasu tutaj nie ma, więc ten odcinek będę na pewno nagrywał na dwa razy. Ale okej, tam już coś widzę. Słyszałem już jakieś klatka, słyszałem już jakieś krzyki. Każą mi chyba zawracać. Ciekawe jak tutaj będzie, no bo tam iluzje, okej, rozumiem, że zagadki związane z iluzjami. A tutaj będziemy musieli... Nice, udało się idealnie to zrobić.
O, chcesz atakować? Trochę mam nienaładowane lustro. Dlatego przydałby się... O, właśnie. Au! Za szybko. Mówiliście właśnie, że te kopniaki są na gości z tarczami, bo ostatnio nie mogłem sobie zupełnie poradzić. O, nice! A, i to są ci, co będą u Surta na pewno. Ci mocniejsi. Nice. No i ładujmy sobie lustro. Teraz już wiem, jak go używać i o co chodzi, a życie naprawdę nie ma nic wspólnego z lustrem naszym. No, nice, kurwa, trzech już teraz jest. Muszę się troszkę wycofać, bo jest ich strasznie dużo. O, shit. O, dobra, tak. Au. Chyba użyjemy na chwilę lustra, wiecie, żeby... O, fuck you. Żeby troszkę pociąć. Chyba się udało. Okej. Okay. To jest fajne, że wiecie, teraz nie muszę uzupełniać życia ani nic w żaden sposób. To jest duża pomoc, natomiast no... Nadawałem lustro i musiałem troszkę słyszeć. Dobra. Jakieś takie N i Y nam... kazali. N i Y. Tutaj widzę takie te. Tu jest bardzo dużo tych Y-ków. Myślę, że... Aha, to są kurwa takie jakby krzyże. Czekajcie, a jakby tak... tego użyć. Tylko z drugiej strony jakoś. No. Coś ten deseń. O, właśnie. Jest, udało się. Teraz jeszcze to N nam zostało. Jak to N znajdziemy? Gdzieś tutaj coś. Turędyś. Jest jakaś linka. Czy da się tam wejść jakoś? Bo widzę... Tędy pójdziemy, o właśnie. Tam widzę jakąś linkę, o i da się wejść tutaj, proszę bardzo. O właśnie. Jest. Znaczy N, no to jest jakaś tam runa, wiadomo, ale dla uproszczenia. Powiedzmy, że to N. Mhm. Tak, no ten drów nam tu będzie, widzę, powtarzał te same teksty. Brama otwarta, ruszyć dalej, brawo. Niech będzie. Pytanie, jak z kolejnymi zagadkami będzie. Czy znowu, czy... może być tak, słuchajcie, że jak poszliśmy do tego gościa od iluzji, że musieliśmy dużo po prostu zagadek robić. A tu mamy Surta, który jest tym bogiem ognia, czy tam kimś tam ognia i... że może przez to będziemy po prostu dużo walczyć, bo wydaje się to być takie bardziej brutalne, nie? Kurwa. Dobra. Tutaj pójdziemy. Patrzę, czy wiecie, że jakieś opowieści tu nie mam, bo widzę, że dwie pominąłem, czyli to jednak nie jest tak, że za koleją, tylko mi się udawało do tej pory za koleją wszystkie odblokowywać te opowieści, ale niestety dwie pominąłem gdzieś. Cóż zrobić? Tam coś płonie, pewnie tam mamy iść. Jakaś strażnica. O, widzę kolejne drzwi, kolejną arenę. Na 100% będziemy tutaj walczyć. No właśnie, tak myślałem. Musimy się troszkę odsunąć. O ty chuj, bo...
Już cię cisnę. No, weźmiemy tego, ubijmy w końcu. O, właśnie. Czyli gości starczą, po prostu rozwalamy z buta. I wy to mi napisaliście, także dzięki za poradę. Au. Skin ignore the pain. No, zignoruj ból. Nic ci się nie dzieje. Tylko się wydaj. Ej, no kurde, ale przecież broniłem się. Znaczy, o, niby się obroniłem, ale... Na spokojnie teraz. O, właśnie. Lera jasna, trochę mało mam życia, musimy to troszeczkę przeczekać. Jakby starczą, bym sobie rozwalił na spokojnie. Po prostu jak już innych potłukę. Troszkę go trzeba jednakowoż. O, właśnie. Kurde. Chciałem się obronić, ale za szybko. Au. O, i teraz. O, i w ten sposób gnoja tniemy. Aaa, nie. To jest zajebiste, że możemy użyć tego lustra i gnoja dopaść. Au. No to chodź. Chodź. Na spokojnie cię, kurde, rozwalę. Oh, fuck. O, ty gnoju, dobrze, nie, dawaj, wstawaj, dobra. Mi. O, właśnie. Ten z buta najpierw go. O. Oni są strasznie silni. O, kurwa, następny. Au. Myślałem, że to już będzie koniec. Odsunę się, bo ten drugi gdzieś tam idzie. O, właśnie. Dwóch tylko, tak? Dobra. No, ty gnoj, dawaj po nim. Czyli tutaj tak myślałem właśnie, że będziemy mieli dużo walk. Niestety. Wolałbym trochę mniej. Dlatego wolałem tą iluzję. Że za tobą, nice. Nawet się to pojawiło. Ja wiem. O, fuck. Trochę, kurde, zrąbałem. Dobra, tamtego najpierw. Bo ten się tutaj, fuck. Ten się tu już nawet trzyma za klatę, że już umiera. Au! Czy lepiej tak naprawdę tego lustra używać w momencie, kiedy padniemy na ziemię, bo tam nam po prostu to pozwala... Au! To nam pozwala po prostu wstać i walczyć dalej. A nie ginąć. A, przecież kurde! No, ci starczą nie są łatwi. Nie radzę sobie, to przyznam. Na razie. Okej, dobra, udało się. Fuch, zapisana gra. Zajebiście. Teraz się skup na znaczku. A i też będziemy jego znaczka szukać? Że tylko ofiary coś tam mogą podsycić. Czekajcie. Ale nie mam tutaj tego znaczka jego. Jest pytanie, co muszę zrobić? Może trzeba podpalić jakieś ciało czy coś? Tu jest jakaś... No. Nie, tędy to ja przyszedłem, przepraszam. Stąd to ja przyszedłem. A tutaj jest coś, co wygląda jak drzwi.
Przypuszczalnie trzeba... O, jest, znalazłem ogień. Ofiara, skup się. Chyba tutaj, nie na tym. Jest ofiara. Ofiary w sumie. Co mam tu zrobić teraz? Poczekajcie, może z drugiej strony... A, tu jest po prostu znaczek jego. No i co? I co mam zrobić? A, po prostu jeszcze bliżej podejść. Shit. Wszystko zapłonęło. Oh shit, wszystko płonie i to bardzo. Nawet zatyka usta. Dokładnie. To trzeba szybko spieprzać stąd. Jest, udało się. Durt nam się objawił. Znowu zrobiło się tak jakoś tak szaro, nie? Dobra. Słuchajcie, zobaczę, która godzina. Dobra, godzina jest taka, że ja sobie muszę tutaj niestety zakończyć tą sesję nagraniową, także no, po przerwie się widzimy. Okej, wybaczcie, minęło parę dni i dopiero teraz siadam do Hellblade'a, no ale tak, był weekend, a później raz, że był weekend, a dwa, że no, wyszedł Observer, wyszli Agents of Mayhem, dlatego no. Zistos. Okej, no tutaj faktycznie nie przejdziemy, bo parę desek, więc nie przejdziemy, ale tam jest jakaś ścieżka inna. Nie wiem w ogóle skąd my przyszliśmy, przypuszczam, że stamtąd. Tak jak mówię, nie grałem parę dni, no ale okej. O, mamy tutaj kolejną opowieść, może w końcu te babki się zamkną. Is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Ci ludzie z północy to są takie skurwysyny troszeczkę, nie? Tak, no nie wiem, nienawidzą ich tutaj w każdym razie. Spróbujmy się troszkę przebiec. Jak tak przechodzę, to czasem coś się pojawia na ziemi. Taka jakby spalenizna, nie? Śmieszne to jest, dobra, o. No widzę, widzę. Kolejna ofiara, musi ją odnaleźć. Dobra, gdzieś na pewno tam będzie. Nie widzę areny do walki, więc może nie będziemy tu walczyć. O, znowu się tak zrobiło szaro-biało. Widzę. Aha, muszę pamiętać ścieżkę, żeby móc szybko wrócić, bo wszystko zacznie płonąć, no to prawda. I właśnie zastanawiam się, co oznacza ta biel z czernią. W sensie to jest jakiś taki... prawdziwa natura tego świata? Popatrzcie, kolejne opowieść. To jest podzielone w ogóle na jakieś takie... Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Jakąś linkę mamy w ogóle przywiązaną do tego? W ogóle to troszeczkę wygląda jak jakaś runa, nie? Ale mniejsza z tym, tędy chyba trzeba będzie przejść. Żeby się dostać na górę.
No to nie będzie problemu. No i tak jak mówię, no nie widzę tutaj areny do walki. To zawsze te areny są dosyć takie... łatwo je zobaczyć. Mam nadzieję, że jakoś stąd będzie dało się zejść. Może. Poprzez tą bramę tutaj. No w każdym razie, mamy kolejną całopalną. Musimy do tego podejść i teraz się skupić, o właśnie. Tak, nie? O, teraz dopiero, czyli za blisko znowuż. No i teraz musimy spierniczać. Mam nadzieję, że uda się to tutaj. Powinno się udać. Wow! Wszystko płonie. No tak, bo ona się jeszcze tu dusi. Wow! Tutaj są nagle ciała. Niemiło. Spierdzielamy. Fuck. Dobra. Blisko już mamy do bramy. Wszyscy krzyczą. Biegnij. O, jeszcze coś tam spadło. Dobra, dawaj. Te ciała się znikąd pojawiają w ogóle. Jebut. Dobra, no i przeszliśmy. O, siema. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Przerąbane. Tutaj faktycznie można mówić o takim, bogowie mnie opuścili, bo... ci bogowie są dosyć namacalni. Mamy kolejną bramę. Znowu będzie musiał coś spłonąć. Dosyć szybko następna. Tu widzę, jakaś wioska w ogóle była. Ciekawy jestem, czy tu znajdziemy. O, jest kolejny kamyczek z opowieścią. W ogóle popatrzcie, że to pierwsze... Aha, są takie kropki, które oddzielają wszystko, więc mamy to takie S, M, M i znaczek mniejszości na samym początku. Tam wszystko znaleźliśmy. I później była ta ścieżka właśnie do tego iluzjonisty. M, N i no, jakieś takie małe drzewo, większe drzewo i jakaś błyskawica. No i tutaj nie znaleźliśmy dwóch. No i tutaj mamy u Surta dokładnie to samo. Strzałeczka, R, coś tam, znowu strzałka teraz i później będzie takie czy to N, czy to H. No, także więcej znaleźliśmy już niż tam. Chociaż tam było chyba jakoś tak więcej tego wszystkiego. Znaczy, większa ta ścieżka była. At Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. And Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him. And fires will burn behind him. Tu jakaś ścieżka się pokazała. Śmiesznie. Dobra, idźmy dalej. Gdzieś... O, tam jest jakaś brama, słuchajcie. Jeszcze wejdziemy do tego domostwa. Może można zlutować te skrzynie? Nie, no nie. Nie ma tu takiego systemu. Chociaż byłoby to dziwne, na przykład tak po... W 3 godzinach gry okazuje się, że w grze znajduje się coś takiego jak ekwipunek. Dobra, tu możemy iść, ale coś mi się wydaje, chociaż chodźmy na razie. Coś mi się wydaje, że tutaj to sobie tylko tak hasam, ale to mi nic nie da. Z tego względu, że tam jest taka brama i przypuszczam, że za tą bramę musimy wejść. Więc przypuszczam, że najpierw do bramy i tam są dwie runy. Znaleźć te runy. I dopiero przejdziemy dalej i tam będzie ofiara, żebyśmy mogli wrócić. No właśnie. Więc mamy R i jakieś taki... No jakieś takie skreślone pudełko, czy nie wiem jak to nazwać. Why did you abandon your gods? Senua,
I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Tu widzę tego X-a. Like you, Cinema. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Nie wiem, jak się to ustawić, żeby to... Może jakoś z góry muszę to zrobić? Może jakoś stamtąd z góry? Ale nie, tu jest już ta brama. Kurczę, ale znalazłem i co? I dupa, nie mogę tu wejść. No tak wygląda jakby, no... Mamy X-a. Tak za blisko. Może inaczej, może jakoś inaczej tego X-a. Może stąd tutaj? O, teraz nam pokazuje. Tak. Skupmy się. O, czyli z tego miejsca trzeba było. No tam też było, no ale mniejsza z tym. Czyli to stąd, no i to R. No to na pewno będzie tam gdzieś z góry, z tego względu, że mamy tam takie wyjście i do niczego to nie służy. Fajnie, że to są takie podpowiedzi. O, gdzieś tu już blisko. Szukaj tutaj, dobrze. Coś ten teges. Nie wiem tylko za bardzo gdzie. No tu jest skos, który byłby ok. Ale gdzie ten drugi skos? Trochę nie widzę. A to co mówiłem, że ścieżka, to nie była ścieżka, to było to R. Znaczy to nie jest R, to jest jakaś tam runa, mniejsza z tym. Tutaj o to chodziło. Fajnie, że tak wiecie. Jak jesteś w dobrym miejscu, to podpowiadam. Bardzo miło. Takie wiecie, przeczucie, że to może być tu. Bo niestety często w grach... kurwa, nie ta brama, w tamtą stronę. W grach niestety często jest tak, że o, wymyśliłem sobie, że musi być tak i tak. Jest jedno perfekcyjne miejsce, w którym musisz stanąć, żeby coś tam zrobić. A inaczej ni chuja tego nie zrobisz, nie? I to wtedy denerwuje strasznie, bo widzimy coś, patrzymy na coś, ale nie możemy tego użyć, bo autor miał na myśli, żeby nie stanąć na tym kafelku, tylko na tym obok. I dopiero wtedy. A, dobra, tutaj jest to. No i tutaj daleko nie będziemy biegać. Zastanawiam mnie tylko, czy nie będziemy z czymś walczyć. Od dawna nie walczyliśmy w sumie. Jezus, jak krzyczą mi do uszu! Spierdzielamy, Senua! Okej, tu wszystko płonie, więc musimy iść przez ten domek w takim razie. No fuck, to nie, to tędy. No, shit, nie wiem czy tędy... O, fuck, nawet mi zamknę... Jezu, ktoś tam się drze strasznie. Dobra, czyli tędy musimy uciekać. Dawaj, no wcześniej nie było takie straszne. Wiem, że teraz wszystko płonie, ale wcześniej to se... A, bo tego wcześniej było tu więcej, coś tu spłonęło. Spadło na dół i po... Wow, nie spadaj, tylko idź. No właśnie. Dobra, i teraz ten. No myślałem, że tak będzie, spoko, szybko dotrzemy do tej bramy, bo jest naprawdę blisko. O, serio, teraz, aush, teraz będziemy walczyć. W tym, kurwa, momencie będziemy walczyć. Niesamowite. Czy on płonie? Płonie. A, no, kurwa, nie zdążyłem. Oni płoną, au. Nie rób mi tak. Ilu ich tu jest? Tylko dwóch, dobra. Jezus Maria, naprawdę. Bardzo ładnie. Tych jest prosto pozabijać. Ty gnoju, ale przynajmniej fajnie, że są te głosy, które podpowiadają. Okej, to wszystko. Nie było ich zbyt wielu. Ale mówiłem, że będziemy walczyć, nie? Idzie stąd. Dobra, udało się.
O, zrobiło się ciemno. A, to znowu drów. Spokojnie, może jeszcze coś zobaczysz. No i przecież z tą głową po prostu tak sobie chodzimy, ale niewiele się z nią dzieje i to mnie troszeczkę tak martwi, że na razie nic o tym nie wiemy, po prostu chodzi z tym, nie? W pierwotnej wersji to on miał wisieć jako taki, wiecie, takie szczątki na krzyżu i był powieszony i ona go pilnowała i był taką szmatą owleczony i tam widać było, że ma jakieś tam szczątki rąk, trochę nogi jednej, trochę mniej drugiej. A tutaj po prostu chodzimy z jakimś workiem, który oddycha bardzo okazjonalnie. No, też mam takie w domu, tylko w kształcie takich zwisających prętów, a nie kółeczek. No dobra, tutaj widzę kolejną jakąś bramę. To musimy do niej podejść. Tam są chyba trzy runy. Trochę będzie zwiedzania za tym. Dobra, chodźmy tędy. O, opowieść kolejna. To będzie ostatnia już tutaj usurta. Możemy się później wrócić ewentualnie. They say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The Rainbow Bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. No i zobaczcie, że w tym momencie tutaj u Surta już mamy wszystko, ale pozostał ten pierwszy. I tak myślę, że przecież tam są drzwi otwarte i nie ma przeciwników ani nic. I możemy w łatwy sposób tam wejść i po prostu spróbować znaleźć te dwa pozostałe. Zwłaszcza, że wszystkie od siebie się różnią. W sensie, no dobra, tutaj na przykład u Surta były dwie strzałeczki w góry, ale tam u tego pierwszego iluzjonisty, nie pamiętam już jak się nazywało, miał dziwne imię, to jeszcze dwa zostały i może znajdziemy te kamienie. Ale to jak już się z Surtem uporamy... Dobra, czyli tak, na razie wbijam tutaj na dół, bo widzę bramę, którą będę chciał przejść. No właśnie, zobaczmy sobie te... Są i trzy, mamy P, mamy jakiś taki złamany krzyż i jakiś taki dziubek. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. Mm. Fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Zastanawiam się, gdzie to będzie, bo tutaj mi pokazuje tego jednego diabonga. O wiem, tam jest na bramie. Tu mi pokazuje tego jednego. A przed chwilą mi pokazywało coś innego. No nie mogę tego dostrzec. Tu też nie. Wiem, że może w tym gdzieś coś, ale... Ale tu też nie. Tam coś będzie może. Tam jest jakieś konstrukcje w ogóle. Ale też nie. Tu mamy domki. No tu mamy takie M, jakbyśmy chcieli, ale akurat go nie ma. Zastanawiam się, czy wiecie, czy nas to nakierowuje, że w którą stronę bardziej powinniśmy patrzeć. Szczul wie, tutaj może być cokolwiek. Nie, no nie przypuszczam. Dobra, czekajcie, cofnijmy się tu. No to nam pokazywało jeszcze inne chyba, nie? Nie pokazywało nam tego P tutaj? Nie, to nam pokazuje też
też tego jednego, dobra. Czyli okej, to na pewno będzie gdzieś tu. Tylko kurwa, gdzie? Na ziemi też nie. Tutaj jakoś, kurde, też nie bardzo. Tu nie, tu już jest za daleko. To już jest za daleko, stąd nie widać, stąd tylko widać. Nam się to nawet pokazuje, cholera jasna. O, dobra, dobra, teraz widzę. W ten sposób trzeba było zobaczyć. Okej, czyli to jedno mam, zostały mi dwa. P, jakiś taki złamany krzyżyk. Stąd chyba wyjdziemy, bo tutaj nic więcej nam nie... No, nie pokazuje. Więc spróbujmy znaleźć, wiecie, orientacyjne miejsce, gdzie to może być i... Wtedy będzie łatwiej. Myślałem, że tu dwa stąd widać, bo jakoś tak... Wydawało mi się, że inną runę pokazywało na początku. Dobra, to idziemy sobie stąd. Może do tych domków powchodzę, bo przypuszczam, że w domkach coś może być gdzieś widoczne. O, czyżbym widział P? Widzę P. Proszę bardzo, jak łatwo. Od wejścia już to było widać. No, ale czasem to jest tu kwestia tego, że z odpowiedniej perspektywy na coś popatrzyliśmy. I to było... Tutaj wchodziliśmy. Stąd zaczęliśmy, przypuszczam, że to będzie gdzieś... Gdzieś dalej. Okej, dwa mamy odblokowane. O, coś tutaj, gdzieś tutaj, co? A, cholera, zablokowałem się może bardziej w tą stronę. Nie, tu będzie ta runa, więc nie w tą stronę. No, musimy szukać czegoś takiego złamanego. Chociaż czy na pewno? Zobaczmy w tą stronę. O, tu nam pokazuje bardziej. Ale kurwa, mam tak to z boku, że tego nie widzę nawet. O, tutaj chyba będzie. Nie, też nie. Myślałem. Jest, ale to jakby w drugą stronę. Czyli nie tu. No na pewno gdzieś tu w okolicy. O, nawet mi się pokazało. Dobra, tu się wspiąć? Nie da się wspiąć, cholera. Tutaj jest, proszę bardzo. Tylko pod jakby odpowiednim kątem muszę chyba na to spojrzeć. W żaden sposób nie pasuje, w ogóle uciekło z tego. Nie, dobra, teraz będzie pasować. Okej, no dobra, czyli jeszcze troszeczkę trzeba było się przesunąć. No, mniejsza z tym, udało się. Dobra, czyli mamy wszystko, odblokowaną tamtą bramę. Więc tam znowu pewnie będzie coś i będziemy musieli uciekać do tej. Bo... Tu jest ta brama do spalenia, po drugiej stronie. O, właśnie tam u góry. Już nawet nie podchodzę do niej, bo to jest bez sensu, bo i tak wiem, gdzie iść. I tak nie jest potrzebna do niczego. A, to było blisko. Aha, no tak, tutaj mi z tej strony było brak podejścia, nie? To właśnie ofiara była. Kolejna. No, come on. Nie wiem, jestem za blisko, czy co? O, chyba muszę poczekać, aż to kółko się pojawi. Nic mnie nie powstrzyma. Biegnę. Tu się coś rozwaliło. Dobra, dawaj. Nie, już blisko. Oh shit. Aha, zaczęło walić we mnie ogniem, ale musimy przebiec przez ogień. Damy radę. Wow. Biegniemy gdzieś dalej. Czyżbyśmy tu mieli walczyć z surtem? Nie poddawaj się!
It's him. O kurde, jak mnie to spaliło, ale... Aha, i popatrzy na tego. Liona. A, znowu wzięła i ten. I udaje, że nie żyje. Tak samo jak było z tamtym iluzjonistą. To też tak ją tam ciepło i coś tam później ją wzięło i wyżerało. No i proszę bardzo, znika jej ta spalenizna. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Odezwał się do niej. My battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. Musiałem zatoczyć daleko stąd, ale na pewno nie tu, ale nie wiem gdzie. I don't know. Czy ona z tym Dillionem rozmawia swoim? I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Oj tak, siedzi na tronie. Kuźwa. Ktoś czuje, że nie jestem w stanie go zablokować. Au. Tak, wiem, że wygrywa. Mam wrażenie, że trzeba go ciąć... znaczy, że trzeba odskakiwać od niego. Szlak? Mam wrażenie, że blokowanie nic nie da. Ja bardzo wiem, czy w ogóle mu cokolwiek robię. Chyba tak, bo go atakuje, ale... O! Fuck, dobra, wstawaj. Mam wrażenie, że ciężkie ataki mu dużo robią. Tylko ona się też męczy. To jest śmieszne, bo tu nie ma żadnego paska na to, żeby pokazać, że jej stamina spada czy coś. I wystarczy teraz mu ciężkim atakiem zasadzić, żeby przestał się ładować gnojek. Oh shit! Teraz chyba mu nic nie zrobię. Dobra, biegnę do niego. Au! Dawaj, wstawaj, no kurde. Czy ja cały czas muszę to zużywać? Nie wiem, czy... Tak, tak, przepuszczam, ale nie mogę teraz nic zrobić. Au! Nie mogę się właśnie skupić, bo nie mam czym. Okej, udało się jakoś to zrobić. Nie wiem do końca jak, ale to się i tak udaje. Powinien ten fokus mieć naładowany na niego.
Chyba nic w ogóle bloki na niego nie dają. Chociaż nie wiem, spróbujemy jeszcze, ale... O właśnie, i teraz wszystko jest ok, ale nie mogę się naładować na nim w ogóle. Kurde. Nie wiem, no nic to nie dało. Znowu to nic nie dało. Dawaj, dawaj, dawaj na niego. O właśnie. Mam cię gnoju. Wow! No nie mów, że go zabiłem. To jest niesamowite. Nie ma szans. Czy to jest prawda? Czy ja go właśnie zabiłem przy pierwszym podejściu? Are you fucking kidding me, man? Czy to jest prawda, że ja go w tym momencie zabiłem? Kurwa mać! Serio? Ile ja się pieprzyłem z tym gościem od iluzji. To była masakra. Jaka ta walka była długa. Tutaj ten gość był tak prosty. Czy jednak zrobiłem siebie w bambuko i wziąłem sobie trudniejszego przeciwnika na początek? In the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. O. I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. To face horror in the eye as I have. To find your answers. Your quest. No i ciekawie, bo kurwa mega szybko go zabiłem, to jest niesamowite. Po prostu wow. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Okej, kolejna ofiara tutaj jest. Tylko po co? Nie, no to było... Czekajcie, no ja źle poszedłem po prostu, bo to było miejsce, do którego musiałem wcześniej pójść, ale... Jakby to nie o to chodziło. A szybki zapis się wykonał. No, tędy miałem pójść, dobra. Na razie wracam. Słuchajcie, no myślę, że tyle w tym odcinku. Pokonaliśmy Surta i to, kurwa, było banalnie proste. I absolutnie bloków, nie wykorzystałem ani jednego bloku i przypuszczam, że pewnie nie dało się wykorzystać bloku, patrząc na tego, jakim jest wielkim... sukim kotem, więc po prostu nawet nie próbowałem, wszystko, wiecie, na zasadzie ucieczki i wyszło idealnie. Dobra, moi drodzy, tyle w tym odcinku. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się, słyszymy w następnym. Pójdziemy sobie... O, właśnie, jeszcze posłuchamy tego. Nie ma już twarzy naszej matki. Has
she will do so again. You can be sure of that. To jest dopiero ciekawe. Już 3 razy umarła i pewnie jeszcze nieraz umrze. Ciekawa teoria, spoko. To w sumie trochę mi się skojarzyło w tym momencie z Bleachem, gdzie Ichigo generalnie, główny bohater, nie? Generalnie on umarł tak ze 3-4 razy w ciągu całej serii, ale wstał po tym, także brawa dla niego i brawa dla Senui. Dobra, słuchajcie, tam widzę już bramę do Helu. I teraz tak, przypuszczalnie jak tam pójdę, może wywiązać się kolejna walka. Natomiast przed pójściem do Helu chciałbym jeszcze zboczyć na początku następnego odcinka do tej drugiej ścieżki, tego drugiego braty iluzjonisty i spróbować znaleźć te magiczne kamyki z opowieściami Drufa. Także cóż, no w tym odcinku to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się podobało, to przybijcie piątkę Senui, nie wiem, pokażcie łapkę w górę, żeby wiecie tam... Jesteśmy z tobą, Senua, ta zgnilizna wcale nie jest taka zła, nie? I tam i pokażcie, że kciuk do góry, że jest spoko. No, także tyle. Zachęcam was do zobaczenia też serii, które wyświetlają wam się teraz na ekranie. No i to w sumie tyle. Trzymajcie się. Cześć.